Dzień z Republiką, witam Państwa. W tej chwili rozpoczyna się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad uznaniem Rosji za państwo terrorystyczne. Przenosimy się tam. Zamykam głosowanie. Odrzucona poprawka 11. Przez podniesienie ręki. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Wierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest... Które... Zamykam głosowanie. Przyjęto. Poprawka 5. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Przyjęto. Pierwotny tekst. Ustęp 13. Otwieram głosowanie imienne. Zamykam głosowanie. Przyjęto. Poprawka 6. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Przyjęto. Poprawka 7. Kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Przyjęta. Poprawka 8. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Odrzucona poprawka 9. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Przyjęta poprawka 10. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Przyjęto. Punkt preambuły M w dwóch częściach. Pierwsza część. Otwieram głosowanie imienne. Zamykam głosowanie. Przyjęto. Druga część. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Przyjęto. Punkt preambuły P tekstu wersji pierwotnej. Otwieram głosowanie imienne. Zamykam głosowanie. Przyjęto. Głosujemy teraz nad całością w rezolucji. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Wielu posłów nie oddało jeszcze głosu. Zamykam głosowanie. Przyjęto dużą większością. Gratulacje. We move now to the... Przechodzimy teraz do sprawozdania pana Piculi. Nowa. Tak jak mogliśmy się przekonać, Parlament Europejski uznał Rosję za państwo wspierające terroryzm. Jakie będą tego skutki? O tym będziemy rozmawiać w trakcie dzisiejszego programu z naszymi gośćmi. Czekamy na połączenie z redaktorem Jackiem Prusinowskim. Halo? Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. No przed chwilą, przed kilkudziesięcioma sekundami dosłownie otrzymaliśmy informację z Parlamentu Europejskiego o przyjęciu rezolucji. Nie wiemy nawet dokładnie, jak się tam głosy rozłożyły. Pani przewodnicząca w tej sesji poinformowała o przyjęto z dużą większością. No tyle wiemy na chwilę obecną. Czekamy na podanie oficjalnych wyników. Czy to jest dla pana redaktora w jakimkolwiek stopniu zaskoczeniem, czy raczej takiego wyniku należało się spodziewać? No chyba należało się spodziewać takiego wyniku i nie jest on zaskakujący, ale myślę, że też nie jest to jakieś przełomowe wydarzenie, które zmieni podejście Europy, Unii Europejskiej czy innych krajów do Rosji. No, w sferze symbolicznej gdzieś ma to pewnie swoje znaczenie, składa się na ten cały obraz, jaki Rosja ma dzisiaj w zachodnim przede wszystkim świecie, ale myślę, że nic ponadto tak naprawdę. No, chociażby Rada Europy
jakiś czas temu, czy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jakiś czas temu też uznało Rosję za kraj wspierający terroryzm i no, konsekwencje tego wydarzenia też były w zasadzie tylko i wyłącznie symboliczne. No, część ekspertów, z którymi rozmawialiśmy jeszcze no, grubo przed tym głosowaniem, twierdzi, że faktycznie bezpośrednio taka rezolucja nie oznacza nic, ale jest to jeden z elementów, jedno z ogniw takiego łańcucha presji, która jednak jest wywierana na Rosję. Nie działa może z dnia na dzień, ale będzie działała w obszarze ekonomicznym, że firmy, które w jakiś sposób kooperowały z firmami rosyjskimi, teraz mając przyklejoną taką łatkę kooperacji z państwem wspierającym terroryzm, już będą miały dużo trudniej na rynku i że to będzie jednak skutkowało jakimiś odczuwalnymi przez Rosję przykrościami, nazwijmy, chociażby w obszarze ekonomicznym. Kiedy ta wojna może się skończyć dzięki takim właśnie działaniom? Czy to w ogóle jest właściwa droga, panie redaktorze? No myślę, że jeżeli może się skończyć, to w dużej mierze dzięki takim działaniom, tylko w zdecydowanie większej skali oczywiście to wszystko musi mieć miejsce. To musi być suma dziesiątek czy setek podobnych zdarzeń czy działań poszczególnych krajów, organizacji międzynarodowych wpływających na sytuację w Rosji, tę gospodarczą przede wszystkim. No póki co to myślę, że no ciągle zbyt skromny jest ten wpływ sankcji i innych działań na rosyjską gospodarkę. Spodziewaliśmy się, czy no, eksperci, ekonomiści, z którymi też rozmawiam od miesięcy, to myślę, że już wiosną mówili, że to jest kwestia kilku tygodni czy kilku miesięcy, kiedy faktycznie Rosja będzie miała potężne gospodarcze problemy, a one myślę, że dopiero za chwilę czy w przyszłym roku mogą mieć miejsce. Do tej pory Rosji udawało się nieźle osłaniać chociażby obywateli przed skutkami sankcji. Na początku tam pojawiła się bardzo znacząca inflacja, ale po kilku tygodniach udało się pewnie dużym nakładem też rezerw finansowych ją okiełznać i póki co ta sytuacja gospodarcza w Rosji jakoś bardzo źle nie wygląda, ale pewnie też ucieczka kilkuset tysięcy młodych mężczyzn z kraju, czy w ogóle te nastroje takie antyrządowe, jakie pojawiły się tak naprawdę dopiero po wprowadzeniu mobilizacji, to wszystko też powinno się jakoś przełożyć na no, pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej w Rosji. Z tą mobilizacją i z tymi antyrządowymi, nazwijmy bardzo umownie, nastrojami, ta sprawa jest chyba o wiele bardziej złożona, niż byśmy chcieli to widzieć. Tak? Te protesty, które są, one się pojawiają, one są relacjonowane w różnych rosyjskich niezależnych mediach, które wciąż jeszcze funkcjonują. Natomiast tam jest taka jedna dominanta, bardzo niepokojąca w tych protestach, bo to są i protesty kobiet, tak, żon, matek tych zmobilizowanych. To są protesty samych zmobilizowanych. Natomiast oni bardzo często nie protestują przeciwko samej wojnie. Oni nie mają nic przeciwko, przepraszam, specjalnej operacji wojskowej, bo tak się to wciąż oficjalnie w Rosji nazywa. Tak? Natomiast oni mają pretensje, że rząd nie zabezpieczył koszar, że rząd nie zabezpieczył odpowiednich mundurów i kompletów wyposażenia, że nie zabezpieczył im szkolenia odpowiedniego. Więc na razie ton tych demonstracji, ten dominujący ton demonstracji, ja bym powiedział, że raczej niepokoi mnie, bo to nie jest wciąż jeszcze postawa taka, jak w roku 1917 zachwiała imperium, tak? Wojna wojnie, jak głosili bolszewicy, co doprowadziło do zachwiania Rosji. Jak pan redaktor się na to zapatruje? No myślę, że tak, oczywiście. No to niezadowolenie społeczne, które od zarządzania mobilizacji w jakimś może nie takim powszechnym
sensie ma tam miejsce, ale widać w mediach społecznościowych, w tym przekazie, który do nas dociera, to myślę, że no oczywiście jest spowodowane tym, że to jest kwestia osobistej sytuacji poszczególnych ludzi, no o obawy o życie swoich synów, mężów, braci i tak dalej, ale no z tego też biorą się protesty społeczne i tym myślę może być ta postawa coraz bardziej negatywna wobec władzy silniejsza. No jeżeli tysiące, setki tysięcy obywateli ten sprzeciw będą odczuwały nie tylko na poziomie jakichś dużych wartości, mniej lub bardziej odległych, tylko to będzie uderzało w ich rodzinę, w ich poziom życia, no to wtedy myślę, że ten sprzeciw oczywiście też gdzieś będzie ogniskował się wokół władzy. No gdzieś to będzie swoje ujście musiało znaleźć, ale to, że takie są właśnie powody, takie bardzo praktyczne i nie jakieś szczególnie górnolotne, tylko po prostu dotyczą tu i teraz tych Rosjan, to nie zmienia faktu, że z naszej perspektywy to są i tak, to jest i tak dobre zjawisko, że to się dzieje. Może się dziać jeszcze bardziej, bo jeśli prawidłowe dane, prawdziwe dane posiada w tej chwili doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, pan Anton Hereszczenko, to szykowana jest kolejna i to jeszcze większa fala mobilizacji, najprawdopodobniej w styczniu przyszłego już roku w Rosji. Ta fala według danych służb ukraińskich miałaby objąć od 500 000 do 700 tysięcy rezerwistów, czyli potężna liczba. No i należy mniemać, że te niepokoje, te protesty, o których mówimy, będą proporcjonalnie jeszcze większe niż to, z czym mogliśmy się zapoznać we wrześniu mijającego roku. Jaki to da efekt? Trudno powiedzieć, obserwujemy całą sytuację na wschodzie bardzo uważnie, ale teraz przyjrzyjmy się nieco naszej polskiej krajowej polityce, która wydaje się naprawdę czymś bardzo spokojnym wobec wojny na Ukrainie. Pewne przetasowania w kwestiach samorządowych, dominacji, utraty dominacji w pewnych rejonach. No, głośnym echem odbiło się, w zasadzie cały czas jeszcze odbija się, przejście marszałka Chełstowskiego do opozycji, tak, bo ruch samorządowy kojarzony jest trochę z Rafałem Trzaskowskim, szeroko rozumianą opozycją. I teraz komentarze z dwóch stron sporu politycznego są różne, jak w prawie każdej sprawie. No, opozycja mówi: wspaniały triumf, początek rozsypywania się obozu władzy przed przyszłorocznymi wyborami, co cwańsi starają się szybko przeskoczyć do obozu zwycięzców. Z kolei obóz rządzący mówi, no takie rzeczy się zdarzają, lokalne układy, lokalne kwestie samorządowe, to nie jest dokładnie to, co polityka na poziomie krajowym. Jak ocenić tą całą sytuację i komentarze płynące z obu stron? No ja po pierwsze, tak jak nie podobało mi się to, co zrobił pan Kałuża 4 lata temu, przechodząc z Nowoczesnej i no, tych ugrupowań tworzących dzisiaj opozycję do Prawa i Sprawiedliwości, dając Sejmiku Śląskim wtedy Prawo i Sprawiedliwości większość. Tak nie podoba mi się teraz ta wolta, no bo to za każdym razem jest jednak mimo wszystko no, sprzeciwienie się woli wyborców. Nie głosowali wyborcy, ci, którzy wspierali radnego Kałużę na Prawo i Sprawiedliwość, a ci, którzy głosowali teraz na radnych, którzy zasilili, utworzyli nowe koło, tak, dla Polski, którego szefem tego ruchu jest Jacek Karnowski, prezydent Sopotu w ogóle. No, w każdym razie też nie głosowali na opozycję ci wyborcy, tylko na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość rządziło, więc no, to jest zawsze sprzeniewierzenie się gdzieś woli wyborców. Tutaj akurat jedynym klubnym niestety przykładem w polskiej polityce jest Janusz Palikot, bo chociaż nie zostało mu wiele czasu, to było tuż przed końcem kadencji, ale no także finansowo stać go było na taki gest i odchodząc wtedy z Platformy Obywatelskiej złożył poselski mandat.
i zachował się wobec swoich wyborców absolutnie fair. No myślę, że to jest na pewno z jednej strony przejaw jakiejś tendencji faktycznie wielu działaczy samorządowych może myśleć o układaniu się, teraz mówię o działaczach samorządowych Prawa i Sprawiedliwości, o układaniu się z opozycją, w tym sensie, że no, Prawo i Sprawiedliwość może tę władzę stracić po 8 latach. To wydaje mi się no, póki co bardziej prawdopodobne rozwiązanie i tendencja raczej sondażowa w ostatnich miesiącach też jest dla Prawa i Sprawiedliwości niesprzyjająca, chociaż to nie jest jakiś zjazd bardzo stromy sondażowy, ale no, niewiele wskazuje póki co na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło odnowić swój mandat w parlamencie, więc takich ruchów faktycznie może być więcej, ale nie jest to też jakieś domino, które uruchomi teraz cały proces masowych odejść z szeregów Prawa i Sprawiedliwości do drugiego obozu. I tutaj też powody będą podobne, bo ta utrata władzy przez Prawo i Sprawiedliwość też nie jest taka przesądzona. Więc myślę, że z tego powodu nie będzie to wszystko działo się na jakąś zdecydowanie większą skalę, bo wynik tych wyborów, no chociaż wydaje mi się, że w tej chwili opozycja ma trochę szanse większe, to jednak trudno mówić, żeby to był jakiś już, to było jakieś pewne już pójście po swoje jesienią przyszłego roku przez Platformę Obywatelską, Lewicę i Polskę 2050. I ostatnia rzecz, o którą chciałbym pana redaktora spytać, o komentarz poprosić, to jest kwestia zapowiedzi przez pana posła Mularczyka wysłania noty dyplomatycznej, tym razem już nie do Niemiec, pierwsza nota była do Niemiec, a teraz do wszystkich krajów Unii Europejskiej, do Rady Europy i, co ciekawe, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, czyli zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość taka ofensywa dyplomatyczna, jak widać, trwa. Będą z tego jakieś pieniądze, czy nie? Jak pan sądzi? Chciałbym, żeby były, ale czy będą, tego nie wiem. No myślę, że no politycy Prawa i Sprawiedliwości też zresztą mówią, że to jest perspektywa wielu, wielu lat zbudowania jakiegoś przede wszystkim klimatu odpowiedniego wokół tej sprawy, bo trudno będzie uzyskać te reparacje czy odszkodowania na podstawie po prostu prawa międzynarodowego i trudno będzie udowodnić, że Polsce te pieniądze się należą, dlatego że konkretne zapisy na to by wskazywały. To jest kwestia po prostu no, bardziej zdecydowanie emocji i przekonania niemieckiej także opinii publicznej, ale i światowej w jakimś stopniu, że po prostu Niemcy nie zadośćuczynili nam tych win sprzed kilkudziesięciu lat i prędzej czy później powinni to zrobić. Więc myślę, że takie działania, jakie teraz podejmuje rząd, no, pewnie mają sens i wydaje się, że jest to logiczna i zasadna droga. Tak, w windykacji ciężkie długi, windykuje się nieraz latami, ale nie oddawane są tylko te długi, o które się nikt nie upomina. A ja patrzę na to jako na swoisty dług, jaki Niemcy mają wobec Polski, więc warto podejmować działania windykacyjne. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za komentarz dla naszej stacji. Jacek Prusinowski z Radia Plus był moim państwa gościem, kłaniam się nisko. A my czekamy na kolejnego już gościa. Będzie nim pani profesor Genowefa Grabowska, z którą porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim.